Moi drodzy, dziś mamy czwarte z kolei błogosławieństwo, co prawda piąty wykład chyba, czy, a już sam nie wiem, ale czwarte z kolei błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Tak brzmi ten tekst dla nas dzisiaj. Ale w kontekście raz jeszcze otwórzmy piąty rozdział Księgi Mateusza i tych kilka wersetów przeczytajmy. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mam wrażenie, moi drodzy, że to błogosławieństwo, które dziś chcemy rozważać, jest bardzo strategiczne. Dlaczego? Zobaczcie, poprzednie błogosławieństwa, tyle ile ich rozważaliśmy już, jakby zachęcały nas do tego, by spojrzeć w siebie. Pamiętacie, po pierwsze, aby zobaczyć swój stan. Drugie, aby w efekcie nad tym swoim stanem zapłakać. Trzecie, abyśmy z pokorą mogli stwierdzić, że potrzebujemy pomocy. Ale to błogosławieństwo przychodzi w końcu z rozwiązaniem. Bo jeśli będziemy spragnieni i głodni, za chwilkę o tym więcej, to w końcu jest przełom. To będziemy nasyceni. Po raz pierwszy pojawia się coś innego. Nie tylko refleksja nad tym, jak wyglądamy, ale recepta. Ale przełom. Moi drodzy, w dzisiejszym zwiastowaniu, no nie chcę wykładem to nazywać, bo często to mówię, że nie będę przerabiał kazania na wykłady, a czytamy, rozważamy przecież kazanie na górze, więc w dzisiejszym kazaniu czy zwiastowaniu chcę na takie trzy punkty zwrócić uwagę. Więc po pierwsze, co znaczy słowo sprawiedliwość tutaj użyta? Po drugie, co znaczy łaknąć i pragnąć? I po trzecie, jeśli zdążymy, to chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nasz duchowy apetyt. A więc jednym słowem, czy łaknę, czy pragnę. Ale po kolei. Co znaczy słowo sprawiedliwość tutaj użyte? Czytamy: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Moi drodzy, nie chodzi tutaj o taką sprawiedliwość, która wyraża się, nie wiem, naszą moralnością, przestrzeganiem zasad, przestrzeganiem przepisów. Jednym słowem, nie chodzi tutaj o nic zewnętrznego. Prawda, że to błogosławieństwo, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, więc to ta prawdziwa sprawiedliwość, ona również będzie miała wpływ na to, co zewnętrzne. Ale nie o to tutaj przede wszystkim chodzi. Moi drodzy, mówiłem wielokrotnie o tym, że każdy człowiek szuka szczęścia. Każdy człowiek szuka szczęścia. Wszystko robimy po to, by być szczęśliwymi. Problem w tym, że wielu ludzi tego szczęścia nie znajduje. Dlaczego? Bo nie szuka tak, jak powinien. Nie szuka tam, gdzie powinien. I posłuchajcie, może to zabrzmi trochę prowokująco, ale wsłuchajcie się. Błędem jest szukać szczęścia. Błędem jest szukanie pełni błogosławieństwa. Dlaczego? Słuchajcie, jak to błogosławieństwo brzmi. Czego mamy poszukiwać? Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Więc mamy szukać sprawiedliwości. A wtedy znajdziemy szczęście. A wtedy znajdziemy pełnię błogosławieństwa. Posłużę się prostym przykładem. Dla człowieka chorego, cierpiącego, podstawowym problemem jest ból. Prawda? To jest podstawowa rzecz, której chciałby się pozbyć. Jeżeli bardzo boli,
to on się nawet nie zastanawia nad tym, co tam lekarz mu opowiada, ale po prostu boli. I chciałby pozbyć się bólu. To jest naturalne. Ale jeżeli lekarz by szedł w tym kierunku, to jest wielki błąd. Nie ma sensu walczyć z bólem, a nie z chorobą. Prawda? Bo czasem ból jest nawet pożądanym symptomem choroby. Potrzebna jest diagnoza właściwa i potrzebne jest dotarcie do źródła, czyli do choroby i walczenie z chorobą. Moi drodzy, tak samo jest w duchowym zrozumieniu. Wiecie, dla niewierzącego tym bólem, no to wiemy, jest załóżmy pustka, czy brak sensu życia, czy wyrzuty sumienia. I walka z tym bólem to co? No zlikwidować ból, zagłuszyć ból używkami, tempem życia, radościami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest walka z bólem. Ale tak naprawdę trzeba walczyć z chorobą, czyli z grzechem. Ale powiem wam, że podobne zastosowanie, choć zupełnie na innej płaszczyźnie, na innej półce, jest również dla nas, dla ludzi wierzących, dla Kościoła. Bo wiecie, często tak bywa, że czasem ludzie wierzący gdzieś szukają czegoś nieokreślonego. Jakichś większych doznań, jakiegoś, nie wiem, większego powera, czegoś spektakularnego. I dobrze, bo praktycznie wszyscy pragniemy Bożej manifestacji. Problem w tym, jeśli szukamy darów zamiast dawcy. Problem w tym, jeżeli skupiamy się na zdobyciu darów, pomijając dawcę. Niektórzy gdzieś latają od konferencji do konferencji, tu się coś dzieje, tam się coś dzieje, a zapominamy, że jest dawca, do którego mamy swobodny dostęp w komorze modlitwy. Jeśli znajdziemy dawcę, znajdziemy i dary. Ale dobrze, wróćmy do pytania, czym jest sprawiedliwość? Czym jest pragnienie i łaknienie sprawiedliwości? Bo tak brzmi nasze błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Więc po tym wstępie mogę już powiedzieć wprost, że jest to pragnienie uwolnienia nie od bólu, ale od choroby. Czyli jest to pragnienie uwolnienia od grzechu w każdej jego formie i postaci. To jest pragnienie sprawiedliwości. Bo tak naprawdę to grzech oddziela nas od Boga. Mówiąc inaczej, to jest pragnienie, by być w porządku wobec Boga. Moi drodzy, pamiętamy ludzi w raju, stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Jakżeż oni byli szczęśliwi, jakąż mieli relację z Bogiem. Grzech wszystko zepsuł. Ale ta relacja z Bogiem jest możliwa dziś dla nas. Więc powiem tak, że pragnienie sprawiedliwości to jest pragnienie powrotu do tej relacji, jaką mieli tamci ludzie w raju. Ale musimy usunąć każdą przeszkodę. Musimy nie walczyć z bólem, ale z chorobą. Więc usunąć każdą przeszkodę, każdy grzech, który nas przed tym powstrzymuje. I dzisiaj, w przeciwieństwie do poprzednich razy, nie będę rozdzielał tego kazania na część dla wierzących, dla niewierzących. Pamiętacie, że poprzednio z reguły robiłem tak. Dzisiaj bardziej to będzie wszystko wymieszane i przeplecione. Bo to, co mówię, przecież dotyczy jak najbardziej również grzesznika, który po raz pierwszy widzi swój stan tragiczny, który po raz pierwszy widzi, że jest potrzebujący. Więc też nawiązuje do pierwszego błogosławieństwa. Później dostrzega to, dostrzegając to, jest złamany w swoim sercu, płacze przed Panem. Z pokorą wyznaje, że nie jest w stanie sam sobie pomóc. No i właśnie. I właśnie teraz przychodzi ten czas, kiedy woła: Panie, pragnę Cię. Kiedy woła: Panie, przyjdź i pomóż mi. Kiedy teraz pragnie sprawiedliwości, czyli zerwania z grzechem. Więc to jest jakby cały pakiet pokuty. Wcześniej mówiłem o każdym elemencie poszczególnym bardziej dokładnie. Ale tak samo odnosi się to do nas, do wierzących. Mówiłem wcześniej o tym. Mówiłem, kiedy mamy się smucić również nad własnym postępowaniem, jeśli się nam zdarzy.
ale troszeczkę uszczegóławiając, pragnienie i łaknienie sprawiedliwości to jest pragnienie bycia wolnym od mocy grzechu również. Wiecie, ileż to ludzi gdzieś ciągle boryka się z uprzykrzonym jakimś grzechem i nie może sobie z nim dać rady. I ciągle wydaje mu się, że ten grzech nad nim panuje. Ma być odwrotnie. Biblia mówi, że grzech nad wami panować nie będzie. Więc czasem po prostu widocznie komuś brakuje tej wiedzy, czy tej determinacji, czy tego objawienia, że krew Jezusa ma moc się z tym rozprawić, albo przyjęcia wiarą. Dalej powiem, że pragnienie i łaknienie sprawiedliwości to pragnienie bycia wolnym od miłości do grzechu. Tak, może to jest twardo powiedziane. Może to jest zbyt twardo powiedziane, ale czasem trzeba. Zobaczcie, co mówi apostoł Jakub. Apostoł Jakub w 4 rozdziale, werset 4. Mówi do Kościoła. Mówi do ludzi odrodzonych i mówi takie słowa. Wiarołomni, inaczej mówi cudzołożnicy. Tak mówi inny przykład. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał u was mieszkanie? Skoro tak mówi Boże Słowo o przyjaźni ze światem, o miłości do świata, to jest realne. To widocznie to się może wkradać w Kościół. A więc pragnienie sprawiedliwości to jest pragnienie bycia wolnym od tego. Pragnienie bycia wolnym od tego, aby nie zerkać tęsknym okiem na świat, na to, co świat oferuje. Ale moi drodzy, pragnienie sprawiedliwości to nie tylko, że tak powiem, negacja, czyli od czego chcemy być wolni, przed czym chcemy uciekać, ale też pragnienie tego, kim chcemy być albo jakimi chcemy być. Prawdę mówiąc, myślę, że chyba najprościej powiem, że jest to pragnienie, by być świętymi. Pragnienie, by być świętymi przed Jego obliczem. By odzwierciedlać Jego charakter, by odzwierciedlać Jego istotę. Biblia mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Chcemy, moi drodzy, pragnienie sprawiedliwości to jest za wszelką cenę pragnienie tego, aby właśnie być w porządku przed Bogiem, aby uciekać od wszelkiego rodzaju zła, aby być tak jak On. A więc jest to też pragnienie poznawania Boga, czyli chodzenie w Nim społeczności. Więc może podsumowując to zdanie, podsumowując, czym jest pragnienie sprawiedliwości. Tak jak powiedziałem, jest to pragnienie tego, by powrócić z Nim do relacji jak najbliższej, usuwając wszystko, co nam przeszkadza, usuwając jakikolwiek grzech. Ale tak naprawdę jest to pragnienie po prostu być blisko Jezusa, pragnienie bycia w Jego obecności. Pragnienie być takim jak Jezus, mieć taki stosunek do ludzi, jaki On miał. Być tak posłuszny Ojcu, jak On był posłuszny. Tak reagować, jak On był posłuszny. Jak On reagował. Moi drodzy, ale wiemy, że to wszystko możemy jako nowe stworzenia w Nim. Więc pragnąc sprawiedliwości, to tak naprawdę pragniemy Jezusa. Naszą sprawiedliwością jest Jezus. Więc myślę, że rozumiemy, co znaczy pragnąć sprawiedliwości. Że tu nie chodzi o jakąś tylko moralność powierzchniową, ale bardzo głęboką Jego obecności. Zajmijmy się teraz drugą częścią. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Słowo łakną i pragną. Chyba dość oczywistym jest to, że chodzi po prostu o naszą chęć, o nasze pragnienie. Czyli po prostu chcieć. Chyba najprostsze słowo chcieć. I wydaje się to takie proste. Ale szkopuł tkwi w tym jak. Jak chcieć.
Wiecie, bo my wiele rzeczy w życiu chcemy. Prawda? Wiele rzeczy w życiu chcemy. Wiecie, wielu ludzi chce, załóżmy, nie wiem, stracić parę zbędnych kilogramów. No i co? Jak nam z tym idzie? A chcemy. I dobrej rzeczy chcemy. Wiele ludzi chce, nie wiem, zadbać troszkę o kondycję, trochę ruchu, nie wiem, rower, spacer, basen. Dobre rzeczy chcemy. I co? Różnie to wychodzi. Niektórzy chcą się, nie wiem, nauczyć języka obcego. Bywa z tym różnie. Moi drodzy, znamy to przysłowie, że dobrymi chęciami to tam gdzieś jest bruk. Tak więc chcieć to mało. I powiem tak, że to słowo łakną i pragną w tym kontekście, w tym błogosławieństwie. Moi drodzy, to jest takie pragnienie, to jest tak mocne pragnienie, tak potężne pragnienie, które, uwaga, które zapewni realizację. Chyba proste. To jest takie pragnienie, które doprowadzi do celu, a nie zatrzymamy się w pół drogi. Parę obrazów. Pierwszy obraz to z Księgi Ozeasza. Klasyczne miejsce, bardzo dobrze nam znane. Ale przeczytajmy raz jeszcze. 6 rozdział Ozeasza. Cóż ci mam uczynić, Efraimie, pyta Bóg. Cóż ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. No właśnie. Chcą dobrze. Chcą kochać Boga. Chcą miłować Boga. Ale jest to emocja, która szybko znika. To za mało. To za mało. Recepta jest powyżej. W wersecie 3. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. A że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. To jest coś mocniejszego. To jest decyzja. Starajmy się poznać. Jeżeli uchwycą, to tak będzie. Zobaczcie, obietnica jest, to jest pewne. Jakże ten werset jest podobny do naszego dziś omawianego błogosławieństwa? Zauważyliście to podobieństwo? W innych słowach wyrażone, ale ta sama treść. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości, będą nasyceni. To jest pewne jak zorza. Drugi obraz. Moi drodzy, jeśli ktoś kogoś naprawdę kocha, to będzie tęsknił za nim, jeżeli musiało nastąpić jakieś rozstanie. Jeżeli, nie wiem, małżeństwo czy inne relacje, ale mówię o takich głębokich relacjach. Naprawdę się kochają bardzo, to jeżeli są rozdzieleni, to tęsknią. I powiedzcie mi, czym można zaradzić. Kiedy ta tęsknota zostanie zaspokojona? Czy jak się wyśle SMS-a? Nie wiem, jak się pogada na Skype'ie? To chyba tylko, mi się wydaje, że to chyba tylko podsyca tęsknotę. Ta tęsknota zostanie zaspokojona wtedy, kiedy się znów spotkają. Kiedy znów się obejmą, kiedy znów są razem. Moi drodzy, to jest ten głód, który musi prowadzić do zakończenia, do efektu. No i chyba trzeci, najprostszy obraz. Bo wręcz sugerują to te słowa. Łakną i pragną. Kojarzy się to nam z jedzeniem i piciem. Moi drodzy, spróbujmy. Może próbowaliśmy. Jakiś czas nie jeść. Nie wiem, kilka dni. Ja nie mówię tutaj o poście, bo to jest specyficzna sprawa. Wtedy najczęściej udaje się zapomnieć gdzieś o głodzie. Ale tak, nie wiem, z powodów, nie wiem, medycznych albo jakichś tam innych. Jeżeli ktoś głoduje, to tak po 3 dniach, jakie jest pragnienie najważniejsze? Jaki jest priorytet? Chyba wszystko inne znika. Tylko żeby w końcu można było zjeść. I znowu, powiedzcie mi, czym to można zastąpić? Rozmową o jedzeniu?
Czym można zaspokoić ten głód? No jedynie właśnie tym, aby zjeść. A więc to łaknąć i pragnąć, to musi być takie pragnienie, które prowadzi do zaspokojenia. Ktoś kiedyś, nie wiem kto, ale gdzieś jakiś czas temu wpadł mi w oko cytat. Ktoś powiedział tak: być głodnym Boga to za mało. Trzeba głodować, by poznać Jego serce. Pamiętacie syna marnotrawnego? Co zrobił, kiedy zaczął cierpieć głód? No podpowiedzcie mi. Tak myślałem. Ja celowo was tak sprowokowałem trochę, bo tak się spodziewałem, że odpowiecie. Nie, to nie jest prawda. Znaczy ja wszystkich odpowiedzi nie usłyszałem. Kiedy zaczął cierpieć głód, to przystał do obywatela pewnego miasta, którego wysłał na posiadłość wiejską. Prawda? Tak jest napisane. Kiedy zaczął cierpieć głód, kiedy zaczął być głód w tym mieście, to wtedy poszedł pracować. Poszedł do obywatela ziemskiego, kogoś tam, i ten wysłał go do pracy wśród świni. Więc kiedy miał tylko głód, to jego sytuacja się jeszcze pogorszyła, bo znalazł się przy świniach. Kiedy poszedł do ojca? Kiedy przymierał głodem. Prawda? A więc, moi drodzy, moim zdaniem łaknąć i pragnąć jest niezwykle głębokie. To jest głęboka potrzeba relacji. Głęboka potrzeba Jezusa. Powiem wręcz rozpaczliwa. Aż do bólu. To jest pragnienie, które musi przynieść zaspokojenie. To nie może być chwilowa emocja. To nie może być tak, że nie wiem, tydzień temu w niedzielę kazanie było o tym i trzyma mnie do wtorku, środy. A potem już różnie jest. Ale zobaczcie, moi drodzy, jakaż jest obietnica. Jakaż jest obietnica, albowiem oni będą nasyceni. Albowiem oni będą nasyceni. Tylko ci są błogosławieni. Słowo błogosławieni, mówiłem o tym na wstępie. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, czyli wręcz ci, którym można pogratulować szczęścia. Szczęśliwi ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Dlaczego? No bo właśnie, bo będą nasyceni. Nareszcie. Nareszcie przychodzi nasycenie. Przychodzi odpowiedź. Zobaczcie, ktoś świadomy swojego grzechu, ktoś świadomy tego, że jest nędzny i pusty, ktoś, kto w wyniku tego jest złamany przed Bogiem, płacze, ktoś, kto rozumie, że sam sobie nie może pomóc, w końcu wyciąga rękę i woła: Panie, pomóż mi, nasyć mnie. Panie, pragnę Ciebie, pragnę Twego ratunku. I otrzymuje. Jest nasycony. Koniec nędzy, koniec pustki, koniec poszukiwań. Biblia mówi, że tych, którzy przychodzą do Niego, nie odrzuci precz. Jeśli więc pragniesz i szukasz, to znajdziesz. Ale uwaga, raz jeszcze chcę powtórzyć tę myśl. Jeśli pragniesz i szukasz, to upewnij się, czego szukasz. To upewnij się, że nie szukasz błogosławieństw i szczęścia, ale szukasz Jezusa. Upewnij się, że świadomie szukasz Jego obecności, a nie tylko jakiegoś lepszego funkcjonowania. Jeśli pragniesz i szukasz, to zastanów się, czy na pewno pragniesz pozbyć się choroby, czy tylko bólu. Czy pragniesz, by moc krwi Jezusa oczyściła cię z grzechów? Czy tylko chcesz się pozbyć trudnych albo przykrych konsekwencji tych grzechów? Moi drodzy, jeśli naprawdę szukamy Jezusa, to będziemy zaspokojeni. Jeżeli naprawdę szukamy Jezusa, sprawiedliwości w ten sposób rozumianej, będę nasycony. Będziemy nasyceni. I to jest akt. To jest coś, co po prostu przychodzi. Mówię tutaj o procesie zbawienia.
To jest coś, co przyjdzie na 100% w jednej chwili. Ale też, moi drodzy, dla nas to mówię, jeśli szukamy i pragniemy sprawiedliwości, będziemy, uwaga, nasycani. Nasycani, to jest proces. Będziemy nasycani wciąż i wciąż i wciąż. Jan 4,14 to jest to miejsce, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką i czytamy to jakże znane słowo. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. To są te dwie prawdy. Jeśli ktoś szukał, to znalazł. Napił się. Już dalej nie musi szukać. Już dalej nie musi błąkać się i poszukiwać, bo znalazł. Ale też tu jest ta druga prawda, że już nie pragnie żadnej innej wody. Tylko tą jedną. Że pragnie tylko być u tego źródła. I wciąż pić. I wciąż się nasycać. I wciąż i więcej i więcej. Wiecie, to jest tak samo jak z fizycznym głodem. Jak często bywamy głodni? No nie wiem, jak wy, ja często. Dzisiaj zjadłem chyba przed 12, no już bym coś zjadł. Widzicie, wciąż trzeba. Wciąż trzeba. Tak funkcjonujemy. W naszym życiu fizycznym nie da się zaspokoić raz na zawsze. Wciąż musimy się nim nasycać. Wiecie, niemowlę duchowe, tak jak i fizyczne, to fizyczne niemowlę karmione, rośnie, potem zaczyna sam już jeść. I co? Zjada coraz więcej, prawda? Jak rośnie. Jak jest nastolatkiem, to ho, ho. I tak powinno w duchowym życiu również być, że powinniśmy wciąż łaknąć, wciąż pragnąć. Zrastamy z łaski w łaskę. Pan Bóg udziela nam ducha bez miary, tak jest napisane w Ewangelii Jana. I mamy do tego dostęp. Mamy do tego swobodny dostęp. Zobaczmy, moi drodzy. Logicznie pomyślmy. Kto pragnie więcej? No, spróbujcie odpowiedzieć. Kto pragnie więcej? Logika. Jak? Głodny. No, a inaczej mówiąc, ktoś, kto wie, że ma mało. Proste? Ktoś, kto wie, że ma mało albo nic, no ten chce więcej. Prawda, jak to jest podobne do pierwszego z błogosławieństw. Ubogi w duchu. Ten pragnie więcej. No, a odwróćmy sprawę. Kto już nie pragnie? Kto już nie pragnie nic więcej? No ten, kto... Wydaje się mu, że wszystko ma. No bo jeżeli widzi braki, to chce. Więc ten, kto nie pragnie więcej, to jest ten, kto uważa, że niczego mu nie brakuje, że niczego nie potrzebuje. A w duchowym znaczeniu jest dokładnie tak samo. A znamy słowo z objawienia, z listu do Laodycei? Pozwólcie, że go znów zacytuję. Dlatego wypluję cię z moich ust. Inny przykład mówi wręcz zwymiotuje. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i uwaga, niczego nie potrzebuję. I niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Tak więc, moi drodzy, to słowo błogosławieni, którzy łakną i pragną. Raz jeszcze chcę powiedzieć, to jest tak mocne pragnienie, które musi doprowadzić do efektu. Które musi doprowadzić do tego, że będziemy się nasycać. Pytanie do siebie samego, do nas tutaj zgromadzonych. Pragniemy tak? Pragniemy tak? I właśnie trzeci punkt, którego zasygnalizowałem, to jest próba odpowiedzi na to pytanie, czy pragnę. Sprawdzenie swojego duchowego apetytu. Czy łaknę, czy pragnę sprawiedliwości w ten sposób rozumianej. Rozumiemy chyba
idąc przez to słowo, że tak naprawdę nie ma dla nas innej drogi. Jeśli chcemy iść za Bogiem, no to nie ma dla nas innej drogi, jak tylko pragnąć Go coraz więcej, bo jeżeli nie, no to schodzimy w dół. Nie da się stać w miejscu. A więc kilka takich, nie wiem, pytań czy uwag. Pierwsze takie może troszkę doktrynalne, ale też ważne. Jak patrzę na własne możliwości? Powiem może inaczej. Wiecie, tak to jest, że gdzieś głęboko, gdzieś tam w naszym myśleniu, w naszej czasem intencjach, czasem może pojawiać się coś takiego, że chcemy zrobić dobre wrażenie na Bogu. Poprzez to, że nie wiem, będziemy więcej czytać słowa. Poprzez to, że będę więcej się modlił, że komuś pomogę, że komuś usłużę, że zrobię jakąś dobrą rzecz. Prawda, moi drodzy, my do tego powołani jesteśmy. Tak, ale absolutnie nie po to, żeby zahaczyć plusik u Pana Boga, że tacy dobrzy jesteśmy. Ja wiem, że większość z nas może kompletnie nie mieć z tym problemu, ale zwłaszcza dla ludzi, którzy gdzieś wyrośli na tradycji religii, gdzie zawsze trzeba było zapracować, to gdzieś może głęboko tkwić. A wszystko mamy z łaski. Jesteśmy ubrani w szatę sprawiedliwości. I tylko na tej bazie możemy funkcjonować. A więc bądźmy jak apostoł Paweł, który patrząc na swoje życie, na swoje dokonania, na swoją pozycję, na swoje pochodzenie, na wszystko, określa to jednym słowem. To są śmieci. To są rzeczy niewarte w ogóle, żeby o nich wspominać. Cel jest jeden. Jezus Chrystus, poznać Go, doznać Jego mocy. Tak więc to jest takie pierwsze, jak powiedziałem, może takie troszkę doktrynalne, ale warto o tym też pamiętać. Ale wiecie, łaknąć i pragnąć to jest coś więcej niż jakieś takie statyczne oczekiwanie, że coś spadnie z nieba. Bo tak, ludzie, którzy czegoś chcą, dają temu wyraz. Jeżeli ktoś chce coś zdobyć, to robi kroki w tym kierunku. I moi drodzy, tak jak powiedziałem, nie możemy sami osiągnąć sprawiedliwości, bo to jest tylko dar od Niego. Ale możemy usunąć wszystko, co tej sprawiedliwości nie służy. To już możemy zrobić. Powiem może bardziej wprost. Wiecie, jeśli mówię, że pragnę Jego sprawiedliwości, wcześniej mówiliśmy, że to jest usunięcie wszystkich przeszkód, żeby być tylko w relacji z Bogiem. Usunięcie jakiegokolwiek grzechu. Jeśli więc twierdzę, że pragnę i szukam sprawiedliwości, a nie uciekam od grzechu, a idę na kompromis z grzechem, to chyba coś nie tak. To chyba coś tu nie gra. Zobaczcie, co Izajasz, albo inaczej Pan Bóg przez proroka Izajasza mówił do ludu izraelskiego. Wołaj na całe gardło. Nie powściągaj się. Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień. Pragną poznać moje drogi. Jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw. Pragną zbliżenia się do Boga. Pragną zbliżenia się do Boga. Szukają mnie dzień w dzień. A jednocześnie Bóg mówi o grzechach, o występkach. Może dokończę jeszcze tą myśl. Pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Jest tutaj kontekst postu, co prawda. Ale moi drodzy, to nie może iść w parze
że mówimy, że szukamy sprawiedliwości, że chcemy być bliżej Boga, a nie patrzymy na to, jak funkcjonujemy. Tutaj jest opis funkcjonowania takiego codziennego w domach, w firmach. Chodzi tutaj o pracowników i gdziekolwiek. Tak więc musimy i na to patrzeć, aby kiedy mówimy o tym, że szukamy Pana, aby uciekać od grzechu, aby uciekać od każdej jego formy, aby uciekać od kompromisów niejasnych, aby nasze życie było naprawdę święte. Dalej, kolejne pytanie czy test. Skoro mówimy o duchowym apetycie, to czy unikam wszystkiego, co może psuć ten apetyt? Wiecie, jak zbliża się, nie wiem, posiłek główny, obiad albo coś, jakbyśmy sobie tak trochę podjedli chipsów wcześniej, to potem ten apetyt już taki średni jest, nie? Te chipsy, jeżeli się ich więcej zje, trochę zamulą tak. Już tak, ten apetyt już nie jest taki. Czy chipsy to jest coś złego? To jest oczywiście przykład. To mogą być czekoladki, cokolwiek. To nie trucizna, nic złego. Ale widzicie, one stępiają nasz apetyt. Podjadanie sobie czegoś, nawet i dobrego, jakby stępia nasz apetyt na to, co wartościowe. Myślę, że łapiecie, co chcę powiedzieć w znaczeniu naszego życia z Bogiem. Jest wiele rzeczy dobrych. Albo inaczej, jest wiele rzeczy neutralnych, o których nie możemy powiedzieć, że są złe. O których nie możemy powiedzieć, że są grzechem. Ale kiedy się nimi zajadamy, niszczą nasz apetyt. I nie chce się nam szukać Boga. Bo jesteśmy zainfekowani tymi rzeczami obojętnymi, dobrymi nawet, albo przynajmniej niegrzesznymi. Myślę, że chyba nie muszę tutaj silić się na wiele przykładów. Wiemy, jak wygląda życie, ile mamy możliwości siedzenia przed różnymi multimediami, Facebooki, portale społecznościowe. Ileż to zabiera czasu i uwagi, nie mówiąc o telewizji, serialach i tak dalej, to samo w sobie nie jest niczym złym. Ważne są proporcje. Ważne są proporcje. Wiecie, jak ktoś zje kostkę czekolady na dzień, to nie problem. Ale ktoś zje dwie tabliczki, no to już inny temat. Więc ważne są proporcje. Więc moi drodzy, jeśli zależy nam na apetycie duchowym, to musimy uważać, żebyśmy sobie go nie psuli rzeczami, które same sobie mogą nie być złe, ale nas zaśmiecają. Ale nas zaśmiecają na tyle, że nie mamy głodu, że nie mamy pragnienia. Jeśli szukamy Pana, jeśli zależy nam na szukaniu Pana, na łaknieniu i pragnieniu sprawiedliwości, no to chyba kwestia modlitwy, czytania słowa, społeczności. To chyba są tak oczywiste sprawy, że to wszystko wiemy. Ja tylko przypominam, sygnalizuję. Modlitwa w komorze, wołanie do Pana, karmienie się Jego słowem, ale także, wiecie, i obecność na nabożeństwach. To jest również ważne. Tak więc, kochani, podsumowując, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni. Jak bardzo chcę być nasycany. Jak bardzo chcę być nasycany. Chcecie być nasycani Jego obecnością, tym, co On ma dla nas, łaskę za łaską, wzrastać chwały chwałę. Więc pilnujmy swojego duchowego apetytu. Pilnujmy tego, aby nie zaśmiecać się czymś, czym nie trzeba. I łaknijmy, i pragnijmy. Niech nas Bóg błogosławi.